Siemano, witam wszystkich. Godzina jest 10:15. Ostatni mój młody, tegoroczny, już nawet obrączki nie zakładałem, bo nie miałem, żałobnik. Zauważyłem, że się szybko taki ostatni młody pierze, nie wiem, ile, 2 tygodnie wychodzi na dach. Kurwa, nie mogę mu rozwinąć tego skrzydła. O, po 2 pióra od razu. Widać. Wczoraj w Radzyminie miałem jeszcze 2 takie, ale ten jest najładniejszy. Tamty był taki murzyniasty trochę. To je po prostu sprzedałem. W tym gołębniku jest tylko tyle gołębi. Reszta pcha się oczywiście tam na strych. Dawno nie nagrywałem, nie było czasu tak naprawdę. Był mam urlop teraz tak naprawdę i troszkę więcej czasu. Można coś nagrać. Od 3 dni zaczyna mnie tak ostro ganiać. A właśnie zawsze są te niedobitki. Jeszcze jakieś tam powychodziły młode tam z góry na strychu, bo tam się pochowały po jednym jajku jakieś. Coś się powykluwało, ale to wczoraj też trochę usunąłem. O, tutaj temu co nie wyrwałem ogona, ale leń jest straszny. Berlin. On pójdzie do usunięcia pewnie. Ale wam powiem, że nawet ciężko jest kurwa oddać teraz. Jest taki okres, że ani sprzedać, ani oddać. Chociaż wczoraj mi się coś tam udało. Praktycznie same Budapeszty w tym roku. Z młodzieży, kilka tych koków białych, no i kilka ciemnych murzynów. Na razie zdrowie jakieś tam dopisuje. Ospa zaatakowała, ospa stado moje. I tam co niektóre widzę, że mają jakieś robki. Stróbki i takie rzeczy. O, tu jest ta krymka pierwsza młoda. Starego samca mi sąsiad złapał ze ściny. Ogólnie mało ścin. Wczoraj miałem taką, że tak powiem, pocałowały się tylko z jednym z sąsiadów. Nie wiem, czy coś mi złapał, mi nic nie zostało. No ale to było tylko takie złapanie się i nawet nie wymieszanie, że tak powiem. Zaraz będę to ganiał, nie wiem jak one dzisiaj sobie polatają. No dobra, zaraz wypędzam i wejdę na górę. No jest wszystko wypędzone na górę. Zaraz uchylam siatkę i wio. No pogoda jest taka, wam powiem. I słońce, ciśnienie może być wysokie. Ale one się rozwalają jeszcze, to tam chuj. Zobaczymy. Tam z tego wybiegu zawsze muszę wyganiać. Lipa. Jedna połowa tam. Druga tu, kurwy chodzą, każdy na własny styl. Leniwy strasznie jest. Jednak wiatr jest trochę niesprzyjający dzisiaj. Za mocno. Nie lubię wiatru. Gdzie one są? No ale to jeszcze
Jeszcze chwileczkę, niech się spieszą, wszystko ładnie. I będzie dobrze, mam nadzieję. Bo na razie to dobrze nie wygląda. 8 dni nie były w ogóle ganiane praktycznie, bo byłem na wczasach. No i teraz od wtorku, od rana zacząłem je ganiać. Dzisiaj jest czwartek. No, ale to wygląda w ten sposób. Chociaż no 3 razy jak je ganiam, to raz im się udaje chodzić ładnie. Co tu nagrywać, kurwa? O, już idzie jastrząb. Jastrząb jest, o, jastrząb to jest, że tak powiem, prawie codziennie też wali. To jastrząb? Składa się do uderzenia, ale to chyba... Czy on tak leci dziwnie, nie wiem. Nie, to chyba jakiś... Błotnik stawowy. Nie, dzisiaj mniej idzie. Wczoraj lepiej latał. Rozpierzone są okropniście. O, ten jeszcze młody taki jest samolot. No nie fajnie, nie fajnie. Nienawidzę wiatru po prostu. To jest najgorsze, co może być. Nigdy nie wiadomo, jak on... O. Kiedy to mi się pozbiera do kupy, kurwa, to nie wiem. Gdzie one są? Jednego dnia potrafią fajnie latać. A za 3 godziny masakra. Albo na odwrót. Pierwszy raz tak jak teraz ganią masakra. A za 3 godziny, kurwa, jakby nie te gołębie. Żałobnik chyba mi zginął, ten co mu robiłem znaki, bo nie widzę go tu. W gołębiach, on taki samolot był. To chyba gdzieś poleciał sobie. Dobra, usiądę, to nagram jeszcze, jak one wyglądają, jak są rozpierzone, jak są już spierzone niektóre. Zapasione na pewno przez 8 dni to się zapasły. Dwa loty, zobaczcie, kurwa, jedne kręcę w tą stronę, drugie w tą. No jeszcze trochę sobie cierpliwości daję. Piję sobie kawę. No i przynajmniej mogę się popatrzeć trochę. Za to pocztowe ładnie dawały ostatnio. To nagram pocztowe. Jest taka budapesztka jedna. Przyleciała brązowa, fajna szyjka, no to ona sama chodzi. Bardzo wysoka. A na początku przyleciała. Zapowiadało się, że będzie ostra. Posiedziała chyba 3 dni. Wypuściłem ją. Za kij do ganiania, ona się nie zerwała.
Nie widzę jej. Teraz. O, tutaj jest. Tu. No, ale to już prawdziwy jest Budapeszt wysokolotny, że tak powiem. No i tam mój młodziutki taki ostatni też. Koroniaty. Niespieszony. Nie może się utrzymać. I też sobie tak zapieprza sam. No dobra. No 80% Budapesztów teraz jest. Halo Budapesztów, tych zwykłych takich. Zbierają wyglądu, co niektóre. Czekam aż ta brązowa usiądzie, ale jej się jakoś nie spieszy. To wam pokażę, może ona fajna jest, naprawdę fajna. Oto fajny młody jest mój brązerek. O, czarny właśnie usiadł. To młodziutki jeszcze również. Po niebieskie jeszcze czarne. A tu brązerka usiadła sobie. Miedziana, że tak powiem. Ale jeszcze jeden jakiś lat, nie wiem co to było. To. Już wiem, która to. Jeszcze wyższe szyje. Wypierzą się do końca i będzie dobrze. Dobra, nagram jeszcze pocztowe białe. Gdzie jest Krymek? Jest tutaj Krymek. Krymek to jest brzydki łys. Krymka, że tak powiem, ona jest. No dobra, nie będę przedłużał. Tu jest u pocztowych. Też w cholerę piór. Pocztowych, właśnie u pocztowych jest ospa, parę sztuk ma ospę. To jest dziwne, że u tamtych nie ma, a u tych jest, kurwa. No, kilka jest przybłęd, wczoraj wywiozłem. Niektóre latają 2 tygodnie tak naprawdę i to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć sztuk. O nie, ten jest jakiś obcy. Ten jest jakiś dziwny obcy. Wczoraj to zawsze jak odjeżdżam, to pocztowe latają. A potem je zamyka po prostu brat. I widocznie się wpieszy jakiś jeszcze jeden. Widzę, tutaj siedzi.
Czarnawy burek. Mati Pesa chyba ma też numer telefonu, tam widzę. Zaraz go złapię, zobaczymy. No i to jest właśnie główna przyczyna, dlaczego tu jest ospał pocztowych. Bo jadę, one zostają same, potem braciak je zamyka i przenocuje taki skór czy syn. I potem już jest lipa. Nie wiem, co to za okręg nie tutejszy. 0391 4 piąteczki, o, 4 piąteczki. Tibesik jest jakiś i numer telefonu. Powiem wam szczerze, że przestałem dzwonić do ludzi, bo to nie ma sensu. Tyle, co u mnie w tym roku się przewinęło gołębi i tyle, co wypuściłem, zadzwoniłem i wam powiem, że nie, ani razu nie dostałem odzewu, czy leciał ten gołąb, czy coś. I dlatego mówię, co ja tam kurwa będę dzwonił. No, te przybłędy takie to już, tak jak mówię, za 2 tygodnie latają. Wczoraj wziąłem do Radzymina na 30 km i nie wróciłem, ten taki 01 Warszawa było. Z 6 sztuk. Myślałem, że tak podobne do tego. Ładny kluch. Zaraz na obrót go wypuścimy. No tak, te co przyleciały akurat są zdrowe. Ale chyba były też szczepione, bo nie mają ospy, że tak powiem. Ale któregoś z ospy bym złapał, to bym pokazał. O, ten na przykład. 3 roku ma coś takiego. No ale ospa nie jest chyba aż taka dla nich przynajmniej groźna. Bo wczoraj to pięknie zapierdalały. No tutaj na razie nic nie. Nic więcej im nie dolega, że tak powiem. Tfu. Żółte są. Jutro kilka sztuk są, że tak powiem, wyjedzie na zawsze. To głównie będą te takie miksy, bo zaczynają coś głupieć i widzę, że giną po prostu i jutro przyjadą się do Białegostoku. Jutro mam ślub w Białymstoku. O, ten poleci, bo siada na drzewo i to takich kilka powybieram właśnie niechcianych, że tak powiem, miksu, bo miksów mi się za dużo porobiło tu. Ten widzę, że nie jest taki centralnie pocztowy. Żeby mi się tu za bardzo nie rozpadło się. Także tyle. Idę tamte zagonie. Krymeczek tu jeszcze coś siedział. Wlazł widocznie wczoraj. Idę tamte zapędzę do gołębnika i wypuszczę to. Pozdrawiam kolegów z grupy. Łyk kawki. Moje obserwatorium. Ta altana to był najpiękniejsze dzieło z tamtego roku. No i tutaj sobie obserwuję. Mój gołębniczek, dobry widok jest. Te tuje trochę już przerastają. Mnie denerwują. No dobra, zaraz się tamte zagonię i będę ganiał pocztowe. O, pocztowe już wyskakują, ale akurat tu przyleciały pustułki. Nie poszły w górę, tylko hamulec zarzucił, idziemy. Są te pustułki. Cała para tu jest. Co roku wychowuje kilka młodych. Jest z nimi trochę przejebane, ale drą się, latają, płoszą.
Młode, to przecież jak zobaczą taką postułkę, to uciekają na początku, dopóki się nie przyzwyczają. Ale sobie spokojnie wyskakują. I to też jest niespodzianka, bo zawsze wyskakują od razu góra. Ten czarny. Ciekawe, czy wyleciał, nie wyleciał. Jeszcze nie widzę go. Pawełek zginął. Zginął marny Pawełek. Bardzo się z tego cieszę. Poleciał do sąsiada. Był taki marny, że nie chciał zostawać w głębniku, tylko za wszelką cenę się wyrywał, uciekał. Chciał latać. No to mu pozwoliłem parę razy latać. No nabrał tempa. Rozpędził się i zginął. Kilka już. Kilka sztuk poginęło, no bo to wiadomo, jak to lata cały czas. Nie było mi 8 dni, to też widziałem, że parę sztuk zginęło. Bocianka siwa, myślałem, że zginęła, ale się okazało, że ona wisi. W głębniku się zaczepiło. Między dukami, także tak powiem. Wsadziła łapcie. No i nie wiem, czy ona dojdzie do siebie. Bo 2 dni wisiała tam. I ciemna też się zawiesiła za obrączkę. Też problem ma z nogą. No zobaczymy, czy wyjdą z tego. Zaraz je popędzę. Jak się coś nagrywa, to one się chyba, że tak powiem, stresują, albo po prostu nie chcą pokazać, na co je stać, bo zobaczcie, jak latają. Jak kurwa na wiosnę. No, ten pocztowy właśnie jest najbardziej denerwujący. Siada do sąsiadu wszędzie, aby nie chce latać z gębiami. I go od razu go wywiozłem go od razu. Przyleciał w piątek, któregoś piątku. W środę go wywiozłem na 10 km. Miałem go wypuścić w robocie. Ale zapomniałem w drodze powrotem na 10 km. Wrócił, potem na wieczór go wywiozłem. Jechałem na ślub też na 10 km. Też wrócił oczywiście. I tak lata. Jest bardzo denerwujące. No i to była środa, a potem w piątek był u mnie tydzień czasu, tylko i go wywiozłem na 30 km, też na ślubie byłem. I też wrócił. Zobaczcie, klepią. A ten czarnych jest? Jest, w głębiach lata jeszcze. Ale widać, że nie jest u siebie. Wie, że nie jest u siebie, że tak. No, parę sztuk z tych to się urywa i idzie. O, tu jakiś dobija do nich siwek. One się boją go jak jastrzębia. I taka menda będzie ci latała. A jutro jadę do tego Białego Stoku, to go oczywiście przywiozę. To lata ten obce. Nie chce się wpakować. Niby chce, a nie chce. Nie, jednak dzisiaj pogoda do doganianie nie jest za dobra. Bo nawet widzę po tych.
Już taki jesienny klimat. Kruki. No dobra, ogólnie to co, pozdrawiam wszystkich. Filmik będzie dziś, pewnie na wieczór. No i do następnego razu. Zobaczymy, jak mi się udaje przez te kilka dni jeszcze urlopu rozruszać. One za daleko nie odchodzą taką grupą. Jak się wyrwie, to tam widać nawet czub taki. Wyrwie się ze 30-40, to kolega mówi, że tam były u niego parę razy. Kolega Dawid, którego też pozdrawiam. Dawid z miejscowości Tumanek. Lotuje pocztowymi. Z 0391 tego było pocztowego. Sprawdzę, co to za okręg. Jest on, jest jeszcze. No dobra, trzymajcie się. No jeszcze wam pokażę, co na jutro. Na jutro jedzie ten koszyczek serduszko do tego Białegostoku. To jest 130 km ode mnie. Tu wyjdzie 12 sztuk. Już patrzyłem. Muszę tu zrobić taki rościg. To będzie stało przed kościołem. Otworzą sobie. Wylecą. I tyle. Ten leń poleci, już go zaznaczyłem, młode. Nie chce mu się latać. Trochę mi się czarno zrobiło. Zero obcych, kurwa, nic nie ma obcych, same te pocztowe tylko. Jest czarny, jest jeszcze. Ciekawe, czy usiądzie, czy poleci do domu. Powiem wam, że te, co przyleciały, to obserwowałem tylko, jak one się zachowują. Jeden dzień, na drugi dzień wypuszczałem i one po prostu zostawały. W tym roku to jakieś zatrzęsienie. Jeszcze więcej było oczywiście, tylko że więcej. Tylko też poleciały, a one mi są zbyteczne. Chociaż może na zmieszanie z tymi moimi głupolami białymi, jakby wyszedł biały po takim na 30 km dla takiego, co przyleciał i był u mnie 2 tygodnie i wrócił, to wam powiem, że dosyć dobrze. O, tamten sobie siedzi na kominie u sąsiadki. Likwidacja. Z Białegostoku. Ale ucieka już tam. Teraz chyba nabrał
pewności siebie. A nie jest. No dobra, nara.